Cześć moi kochani, nowy film dzisiaj. Piaggio MP3 400. W sumie usterka dotyczy wszystkich tych Piaggio MP3 125, 200, 50, 300, 400 i 500. Już mówię na czym polega usterka. Próbujemy blokując albo odblokowując. Zawieszenie nie działa. Teraz zadziałało. Ale silniki tak się nie... praktycznie nie zadziałał. Bo nie ma dźwięku działanek. I teraz już nie odblokujemy. O, zobaczcie co się dzieje. Pamiętajcie, taki dźwięk świadczy o zablokowanym silniku motoreduktora. To się tak nazywa fachowo. Który jest odpowiedzialny za blokowanie, zawieszenia i odblokowywanie. Jesteśmy teraz na etapie z Kevinem rozkręcania przodu, żeby to wyjąć. Postaram się pokazać, jak to zrobić, żebyście mogli zaobserwować. Powiem tak, resztę wyjaśnię w ciągu tego filmu. Także my się tutaj bierzemy za wyjmowanie tego motoreduktora. To jest to właśnie ten cały silnik. Tu jest pompka, to trzeba wszystko rozebrać, niestety cały reflektor trzeba zdemontować, wszystkie owiewki i wtedy będzie można sobie to zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dobra, to my tutaj zabieramy się do pracy i za chwilę dalszy ciąg filmu. Ok, co teraz musimy zrobić, moi kochani? Oczywiście to musi być podłączone. Musimy zdemontować tutaj silnik, który tym steruje. Widzicie, to tak wygląda jak silnik z wycieraczek, bo to de facto chyba jest silnik z wycieraczek, tak mi się wydaje. Ten silnik jest zamontowany na trzech śrubach. Jedna śruba jest tutaj, a dwie śruby są pod tym czujnikiem TPS-a. To jest taki czujnik położenia przepustnicy. To jest z Mercedesa, ze Smarta nawet, są identyczne. Więc to trzeba zdjąć. No i trzeba wykręcić te śruby, cały silnik nam wtedy wyjdzie. On jest na wieloklinie, chyba takim, zaraz wam pokażę, bo nie pamiętam dokładnie, już dawno tego nie robiłem. Zdemontujemy ten silnik, oczywiście wtyczkę trzeba tutaj wypiąć. Rozbierzemy to i pokażę wam, o co tam chodzi. Tak wygląda wyjęty ten silnik, a zobaczcie, co tutaj się dzieje. Leci z niego jakaś woda. Przed chwilą kapało. Trzeba po prostu dostać się tutaj do tej ślimacznicy. Ewentualnie rozebrać silnik i sprawdzić, czy szczotki nie są uszkodzone, bo ten silnik się po prostu blokuje. Ok, tak wygląda rozebrany ten silnik. Jak widzicie, no jest to wszystko tutaj, niby jest smar, ale jest sucha ta prowadnica. Ale ten silnik jest sprawny, podłączałem go na krótko. Pamiętajcie, nie podłączajcie tych silników na krótko, jeśli są zamontowane w tym motoreduktorze, bo uszkodzicie sobie ten silnik. A dokładnie tą zębatkę tutaj uszkodzicie z tej ślimacznicy. Nigdy go nie podłączajcie, jeśli jest podłączony, zamontowany. Podejrzewam, że chyba jest uszkodzony, powiem wam szczerze. Czujnik krańcowy, wyłącznik krańcowy, bo ten silnik się po prostu blokuje. Tu mamy ten wyłącznik krańcowy i trzeba go sprawdzić, czy jest sprawny, czy za każdym razem wyłącza ten silnik, ponieważ jeśli on się nie wyłączy i komputer odczyta przeciążenie, zaczyna piszczeć i blokuje wszystko. Dobra, składam silnik, smaruję wszystko i sprawdzamy, co się dzieje. Tak, moi drodzy, problem rozwiązany. Dwie przyczyny problemu były. Zaśniedziałe styki w tej wtyczce, to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, ten silnik, ten smar, który tam był, po prostu się już, że tak powiem, wypracował i podejrzewam, że też przez to się blokował cały układ. Teraz próbuję to już chyba z 20 razy zablokować, odblokować. Cały czas wszystko działa. Jest ok. Na koniec, moi kochani, taka podpowiedź. To muszę wziąć śrubokręt. Jeśli wam się kiedyś zablokuje blokada, nie będziecie mogli odblokować, to jest taki serwisowy punkt. To jest punkt do ustawiania właśnie tego TPS-a, ale można nim śmiało, wkładając płaski śrubokręt, kręcąc w prawo, jakbyśmy wkręcali śrubę, zobaczcie, możemy odblokować ręcznie, ale słyszycie, co się dzieje, nie? Możemy ręcznie odblokować bez problemu.
zaraz to pokażę. O, już puszcza blokada, widzicie? Jest ok. Dobra, jak widzicie, no wszystko działa. Można to ręcznie sobie ewentualnie odblokować, zablokować. Także po to jest. Moi drodzy, po zamontowaniu i przesmarowaniu wszystkiego normalnie działa cały układ. Zobaczcie, blokuje, odblokowuje, nie blokuje się. Ale wiecie, no jestem człowiekiem dociekliwym, jesteśmy dociekliwi z Kevinem i podłączyliśmy to sobie pod komputer i zobaczcie, ile błędów tu jest zapisanych. Była kombinacja niemożliwa. Czujnik prędkości koła lewego, potencjometr, to znaczy, że to było coś, co albo odłączane, albo wymieniane. Przycisk parkowania, czujnik zajętości fotela i motoreduktor. A motoreduktor, coś z linią CAN było, ale to jest, podejrzewam, związane z zasilaniem, ponieważ w tym motocyklu był akumulator rozładowany. Tak mi powiedział klient, więc tu jeśli akumulator mamy rozładowany, próbuję odpalać, to czasami tak się komputer zwiesi, że po prostu wywala tutaj linię CAN. Ale w motoreduktorze możemy sobie jeszcze wejść w opcję, zobaczcie. I pisze wyraźnie, że motoreduktor prąd poniżej normy lub obwód otwarty. Albo za słaby akumulator mamy, albo gdzieś jeszcze na wtyczce jest jakieś, może nie zwarcie, ale gdzieś po prostu się gubi nam styk. Bo próbuję go komputer odblokować czasem, wcześniej tak było, że próbował go odblokować i po prostu nie go odblokowywał go, no z racji tego, że silnik się nie obracał, więc sprawdzimy sobie jeszcze styki i będziemy dalej szukali tej przyczyny. Moi drodzy, niestety po kilku razach znowu odezwał się ten sygnał i zablokował się cały układ, więc podłączam ponownie komputer. Zobaczcie, kontrolka nieprawidłowości i potencjometr. Skasujemy ten błąd, bo podejrzewam, że trzeba będzie chyba skalibrować. Ktoś po prostu wymieniał chyba ten TPS i go nie skalibrował. Kawał, jakbyś mógł tylko tam ściszyć to radio. Wybaczcie. O, regulacje, aktywacja zamka, reset potencjometru. Tu jakoś to było. Aha, dobra. A widzicie? Coś jest nie tak. Właśnie. Jak widzicie, coś jest nie tędy. Chyba jest źle skalibrowany ten cały układ. Potwierdzamy. Musimy skalibrować niestety. Ok. Pamiętam, jak to było. Autokonfiguracja, strzygawczej kontrolki, kasowanie błędów. Zaś mamy jakiś błąd. EEPROM. Fajnie. Fajnie się dzieje, powiem wam. Coś tutaj się fajnie dzieje. Skasujemy. W EEPROMa sobie wejdziemy. Tam nic nie ma. To może być związane też ze słabym akumulatorem, ale akumulator mamy podłączony cały czas do ładowarki. Kevin, zerknij tylko, czy ładowarka się nie rozłączyła. Bo wszystko jest fajnie w elektronicznych ładowarkach, moi drodzy, dopóki się nie rozładują. Wiesz co, to masz chyba w specjalnych, tam są takie aktywacje specjalne. Gdzie to mamy? A w aktywacjach? Musisz rozłączyć się z parkingiem. Tu to gdzieś było. Nie. Regulacje, tu chyba to było. Moment, zobaczymy tylko przełączenie limitu jakiegoś. Ok. Reguluje się. Robimy regulację. I teraz masz relatywny prąd potencjalny. No teraz musiałem. Byłoby to
I teraz zobaczcie. Relatywny kąt potencjometru jest 0, a powinien być 12 stopni, więc musimy tak kręcić tym, tą śrubą serwisową, żeby nam się tam pokazało 12. Kręć, a ja tu pokażę. To pokaż, to tam mówię. Mówię, kiedy będzie, czy będzie rosło, czy mało. Coś się tam dzieje? Tak, rośnie 2,90, 4, 6, 7, 8. Jeszcze troszeczkę, jak się da. 9, 9,80. Jest 10,50, jeszcze trochę. 11. Jest, mamy 12, jest równe 12. Mamy 12, no i akceptujemy 11,60, no te dane tylko okay. Tutaj ten. Pik. Wartość niepoprawna, zimna. Bo w 11,60 wskakuje, o teraz. A dobra, już wiem, o co chodzi chyba. Przesuń wartość wygonku, dobra. Ok, moi drodzy, mam tu, zapomniałem jak ta procedura wyglądała, bo to jest tak nie po kolei. Robimy regulację przełącznika. No, on się kalibruje tam sobie. I teraz musimy ustawić kąt na 12 stopni. Kevin, nagrywaj i mów, kiedy będzie 12 stopni. Chodź jeszcze tutaj pokażę, jak to ma wyglądać. Właśnie do tego używamy tej śruby serwisowej do ustawiania tego kąta 12 stopni. Ja będę kręcił w prawo, a Kevin wam pokaże, jak te odczyty wam wyglądają. Jeszcze raz. Jest. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ok, jest. I teraz przechodzimy. Oczywiście tutaj wartość będzie niepoprawna, przechodzimy dalej. Musimy z tego po prostu wyjść. Niestety ten program tak działa dziwnie. Ale za chwileczkę to pokażemy. I łączymy się ponownie z ECU zawiasu, że tak powiem. Włączamy, łączymy się. Regulacje. I teraz robimy reset potencjometru. Robimy start. I teraz... Kliknij najpierw potwierdź, bo pokażę ten. Dobra, to jest na 12. Bo tam jest ta regulacja relatywna. Potwierdź. 11,60 mamy. No to trzeba chyba zwiększyć jeszcze. Musimy jeszcze zwiększyć. Dobra, to musimy iść z powrotem, bo coś odczytał nam źle. Jak widzicie, to jest bardzo, bardzo... bardzo precyzyjna sprawa z tym. Tym bardziej, jeśli jest taki przełącznik stary, który tam trzeszczy jak kiedyś potencjometry w starych radiach, pamiętacie? Palec ci się zasłania. On może się tak... Dobra, kąt potencjometru jest 0, a już... Mało się wystąpić, tak? Dziesięć. No jest 12. 12, 30, 70 teraz. Nie wiem, czy nie za dużo. Ale tak przy tym mieliśmy też. OK. A, też mi nie pasuje wartość. Dobra, ale to wyłączamy znowu i procedury od nowa powtarzamy. Nie wiem, dziwnie ten program tu działa, ale działa w każdym razie. I znowu się łączę. OK. Potwierdzamy. Mamy 12 stopni. Jest 12. I teraz potwierdzamy. Kevin wam pokaże, jak się zacznie kalibrować. Mogę? Mhm. System się skalibrował, regulacja w toku. Dobra, możesz tu wrócić, już gotowe. I teraz mamy komunikat, że wiarygodne wartości końca biegu. Jest wszystko ok. Ok, wyłączamy kluczyk. No, możesz załączyć. Żeby się zainicjalizowało. I teraz, no już jesteśmy. Jak widzicie, blokada teraz działa bez problemu. Jeśli ten potencjometr w środku jest suchy i trzeszczy, jak wcześniej powiedziałem, albo go trzeba wymienić, można go potraktować kontaktem do potencjometrów.
ale jeśli będzie suchy w środku, to zawsze będą się robiły jaja. Okej, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o kalibrację tego układu, bo jak widzicie, trzeba to kalibrować. Także... O, nowy operator, dziękujemy. Także, widzicie, czasem bez komputera nic nie zrobimy, bo jak zacznie cię kręcić sobie w tym, lub cokolwiek robić bez głowy, no to będą problemy. Okej, dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą regulację. Bo to jest taki punkt serwisowy, właśnie po to, żeby odblokować lub zablokować. A to jest głównie po to, żeby ustawić precyzyjnie tego TPS-a, ponieważ to się kalibruje po wymianie, musicie pamiętać, nie zawsze to będzie działało sprawnie. Dobra, myślę, że Wam się taki poradnik przydał, moi kochani. To jest częsta przyczyna tego, że zawias tak zwany nie działa, blokada zawiasu. Czasem jest tak, że trzeba wymienić tutaj takie dwa klocki hamulcowe. Widzicie, zobaczcie. Są dwa klocki hamulcowe, które to ściskają. A dokładnie w tym miejscu klocki dociskają i zawias jest blokowany, a pompka blokuje nam hydraulicznie tutaj te prowadnice, które są odpowiedzialne za to, żeby nie amortyzował nam motocykl przy blokadzie. Moi kochani, subskrybujcie kanał. Jeśli będę miał czas, oczywiście odpiszę na Wasze komentarze. Ja bym bardzo prosił wszystkich o jakiś porządek pod tymi filmami. Nie pytać o skutera 2T, który nie odpala pod takim filmem, który jest przeznaczony do MP3, do Piaggio. Także jeśli mamy film o MP3 Piaggio, bardzo bym prosił o pytania związane z tymi pojazdami, a niekoniecznie z innymi. Pozdrawiam moich drodzy wszystkich serdecznie, lewa w górę.